Na pierwszym miejscu Pascal Kellin, widzieli Państwo, na drugim miejscu Lukas Didic, reprezentant Austrii. A to Nicolas Gontier z 14 numerem startowym, reprezentant Francji. To jest z kolei uczestnik zawodów głównie fiskapowych, a więc tego przedsionka Pucharu Kontynentalnego, no ale bez większych osiągnięć, także problemy spore z tym, by awansować w tych zawodach do finałowej 30. Sporadycznie mu się to udaje. Na skoczni wskazuje 89 metrów. No, wydaje mi się, że tutaj by liczyć się w walce o medale, zawodnicy muszą pokonać granicę 100 metrów. Nicolas Gontier, siódmy, 89 metrów, nota punktowa 99.